Witam serdecznie. Dzisiaj jest bardzo pomyślny dzień, jeśli chodzi o rozmyślanie, medytowanie czy odprawianie rytuałów za naszych przodków. Dlatego ja już z samego rana po godzinie 6 przygotowałem się do takich rytuałów. Amawasja, wiemy, że to jest czas, gdzie spełni, czyli gdzie księżyc jest pełny, przechodzi przez 15 dni do pustego, można powiedzieć, miejsca, gdzie jest bardzo słaby, ale otwiera ten czas nasz portal z naszymi przodkami, z naszym rodem. Dzisiaj jest jeden z najważniejszych dni, jeśli mówimy o naszych przodkach. Właśnie dzisiaj przodkowie przychodzą na bulokę, czyli na ziemię, po to, aby prosić nas o błogosławieństwo, o to, abyśmy pomodlili się za nich, odprawili jakiś rytuał, gdziekolwiek oni są, aby również mogli wznosić swoją świadomość. Wedy Srimad Bhagavatam, 5 kanto, opisuje, że mamy Ziemię, mamy 7 planet powyżej Ziemi i mamy 7 planet poniżej Ziemi. Tym bardziej, jak żywa istota po śmierci udaje się na niższe systemy planetarne. Jedną z najniższych nazywa się Narka, czyli tak zwane piekło, tymczasowe piekło. Więc żywa istota, dusza, która jest Satchit Ananda, czyli jest wieczna, pełna wiedzy i szczęścia, potrzebuje naszej pomocy. I dzisiaj jest właśnie ten dzień, aby pomóc tym, którzy odeszli, aby pomóc naszym przodkom. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś zapalił dzisiaj świeczkę. Przypomniał sobie o tych swoich najbliższych. Dla niektórych to będzie mama, tata, babcia, pradziadek, dziadek. Z wieloma osobami mieliśmy bardzo silne więzi w naszym życiu. Dlatego jest to ważny czas. Jeśli mówimy o rodzie, jeśli mówimy o przodkach, to kiedy przychodzimy do tego świata, mamy też karmę rodową. Dlatego dzisiaj, w ten dzień, tą karmę dobrze czyścić, aby nasza jakość naszego życia się polepszała. Nów jest taki bardzo specyficzny czas. Wiele osób myśli, że będę medytował, aby ta energia zeszła na mnie. Kochani, kiedy macie pełnię, to jak samo słowo wskazuje, jest coś pełnego. Kiedy mamy nów, okazuje się, że ta energia księżyca jest jak ciemność. Tak byśmy zgasili światło. Więc często tłumaczę wielu osobom, tym bardziej takim, które robią jakąś jogę, medytację i zachęcają, żeby w ten nów robić super medytację. Tak, ale jeśli mówimy o przodkach. Dlatego, że jeśli spojrzymy na Twój indywidualny horoskop, to chcesz mieć silne planety, prawda? Chcesz mieć silne Słońce, silny Księżyc, silnego Marsa, silną Wenus. A dzisiaj ten Księżyc jest słaby na niebie. Ta faza Księżyca ukazuje, że to jest czas do tego, aby się cofnąć troszeczkę w głęb naszej świadomości i pomyśleć o zmarłym. To nie jest czas do tego, aby zaczynać jakieś nowe projekty. To jest czas na medytację, ale medytację z odpowiednią mantrą, która pomoże Tobie oczyścić Twój ród, oczyścić karmę związane z rodem, a nie założenie firmy czy jakiejś innej działalności. To nie jest najlepszy czas. To jest czas do tego, aby pomyśleć, jaka jest moja obecna sytuacja w życiu, jak mogę polepszyć moją karmę i moje życie. Dlatego zachęcam Was do tego, aby ten dzień spędzić z myślami, z medytacją o naszych kochanych, bliskich, którzy odeszli już z tego świata, a również potrzebują pomocy. Również dzisiaj, jak wiemy, nie tylko jest nów, ale również jest zaćmienie. Tym bardziej bardzo potężna i silna energia do tego, abyśmy pomyśleli i dobrze zagospodarowali nasz czas
który chcemy naszą energię, naszą medytację, owoce tego ofiarować właśnie naszym przodkom. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Namaste.